Raz, 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 dwa, trzy. Próba mikrofonu. Czy mnie słychać? Postawcie proszę plusiki. Olga słyszy, Iza słyszy, Zosia słyszy i Ryszard słyszy, czyli wszyscy słyszą. Mam nadzieję, że dzisiaj nie przeszkadzało, że będzie ten internet jako tako działał, bo przy mojej energii zawsze się zawiesza jakimś dziwnym cudem. Nie wiem dlaczego, ale postaramy się. Witamy. Skąd do nas dzisiaj przybyliście? Witam Niemcy, witam Anglię, witam Polskę. Pytanie, kto jeszcze z nami jest? Czy jest Holandia może? Czy jest Irlandia? Lubin, witamy Krysię z Lubina. Tak, kto jeszcze? Luton jest z nami. Tak. Kogo jeszcze tutaj dzisiaj mamy w pokoju? Widzę, cały czas do nas dołączają nowe osoby, dlatego jeszcze chwileczkę poczekamy. Kto jeszcze? Kto jeszcze z nami jest? Witajcie się i piszcie, skąd przybywacie dzisiaj na nasze spotkanie. Jak co tydzień, 21:15 minęła, także za chwileczkę rozpoczniemy nasze spotkanie. Widzę, cały czas tam idzie do przodu. OK. I jest Kraków. Świetnie. Słuchajcie, no witam Was bardzo serdecznie. Zanim się przedstawię, to zadam jeszcze drugie pytanie. Czy są z nami osoby, które są stosunkowo od niedawna w firmie Tiandę, to bym prosił o postawienie jedyneczek. Nie ma dzisiaj jedyneczek? No coś takiego. Jest, jest z nami Aneta. Witamy Anetę. Witamy Sylwię. Jeszcze są nowe. Jest z nami Tomasz i Beata. Świetnie, słuchajcie, także postaram się prowadzić Was w świat Tiandę. Oczywiście kilka informacji o branży, o możliwościach, co to są punkty w naszej firmie. Potem przejdziemy do kilku słów na temat usamodzielnienia się, bo tutaj to jest bardzo ważna kwestia w naszej strategii działania. Oraz przedstawię Wam szczegóły najbliższych spotkań, które już niebawem będą, czyli spotkanie w Szafarach i wyjazd do Chorwacji. Już mamy spiętą praktycznie ofertę. Ciężkie były negocjacje, ale dzisiaj się tym pochwalę. Myślę, że będziecie na pewno zadowoleni wszyscy z tego naszego pomysłu, ale to za chwileczkę. No słuchajcie, ja nazywam się Mirosław Milic. Wspólnie z żoną Patrycją prowadzimy, czy współpracujemy z marką Tiandę już 7. rok. Dzięki temu działamy już w 11 krajach na świecie. Dzięki Wam, liderom, którzy rozprzestrzeniacie markę Tiandę. I dzieje się. Słuchajcie, doszło do tego, że jeżeli damy jakikolwiek weekend, choćby nawet ten, który właśnie minął, ten poprzedni, ostatni weekend, to w trakcie tych 3 dni odbyło się mnóstwo dużych, różnych spotkań w różnych miejscach, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Słuchajcie, na pewno pytanie, czy z nami jest Holandia? Jest dzisiaj z nami Holandia? Jest Agnieszka Obara? Czy jeszcze nie zdążyła może, bo jeżeli nie jest, no to tylko Wam powiem, że właśnie Iwonka Rasiewicz miała misję, była na otwarciu kolejnej filii, tym razem Holandii, gdzie właścicielką takiego nowego centrum jest Agnieszka Obara. Przecudowna sprawa, mnóstwo ludzi zainteresowanych, którzy podjęli decyzję i była sprzedaż detaliczna, i były zamówienia VIP klientów, także słuchajcie, dzieje się, Holandia odpalona. Idziemy na całość. Ale oprócz tego, że w Holandii się działo, także myśmy mieli okazję gościnnie tym razem, słuchajcie, uczestniczyć w poroninie dla grupy wrocławskiej z Tiandę Polska, gdzie było ponad 60 osób, gdzie robiliśmy trzydniowe, znaczy były to trzydniowy wyjazd, ale dwudniowe warsztaty. Słuchajcie, no dzieje się, dlatego że coraz bardziej widzimy, że zaczynacie się usamodzielniać, gdzie równocześnie, gdzie myśmy prowadzili to w sobotę u Grażynki Lewandowskiej z całym zespołem odbyły się cykl, zapoczątkowali cykl spotkań, gdzie jest połączony Żywiec z Czechowicami, gdzie co miesiąc będą warsztaty, prezentacje produktowe połączone z warsztatami. Relacja z tego jest na Facebooku. Zachęcam wszystkich do zobaczenia, jak można zareklamować się i pokazać z jednoczesnymi pokazami i z jednoczesnymi zabiegami i jeszcze dobrą treścią. Także naprawdę wielkie gratulacje dla Was. Wiem także, że równocześnie były różnego rodzaju targi zdrowia i ekologiczne, gdzie grupa Tarnowska, znowu Agata i Piotr, prowadzili takie spotkania na targach eko, mieli swoją wystawkę.
Podsumowanie pewnych już kwalifikacji odbyło się u Moniki Pawelczyk w Centrum w Krzeszowicach. Także były spotkania u Krysi w Lubinie, w Nowym Centrum. Także słuchajcie, w jednym weekendzie dzieje się tak wiele, tak? To jest nieprawdopodobne, że to wszystko nam zaczyna się bardzo fajnie układać i właśnie mówię o tej samodzielności, tak? Że każdy z Was zaczyna jakby po swojemu promować markę Tiandę na różnego rodzaju eventach. Dla przykładu grupa znowu z centrum od Joasi Kawar-Burczyńskiej pracowała w Polsce na jednym z eventów we Wrocławiu. Także też osoby, które w różnych lokalizacjach są, nie tylko pracują w tych swoich miejscowościach, tylko właśnie korzystają z możliwości, jakie są, tak? Także słuchajcie, pisze Bożenka, że już 5 kwietnia powtarzacie w Czechowicach, tak? Taki sam event, który cieszył się bardzo fajnym powodzeniem. No słuchajcie, jesteśmy naprawdę dumni z Was, że to wszystko zaczyna nabierać szybkich i dużych obrotów i usamodzielniacie się, tak? Czyli zapraszacie do współpracy kolejne osoby i powiększają się w ten sposób Wasze zespoły, a co za tym idą, i już niebawem dowiecie się o nowych kwalifikacjach, które naprawdę nas bardzo cieszą, że to wszystko właśnie idzie w takim kierunku. Także słuchajcie, na pewno nie wymieniłem wszystkich osób, to po prostu tyle, co miałem czas zobaczyć na Facebooku, kto gdzie co promuje. Na pewno było jeszcze więcej. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek miał wydarzenie, niech pisze na czacie, bo tym się trzeba chwalić. Słuchajcie, Tiandę coraz bardziej pokazuje się na różnego rodzaju eventach, w miejscowościach i marka Tiandę będzie coraz bardziej rozpoznawalna, bo to jest nasz cel, tak? A branża, w której działamy, czyli między innymi branża kosmetyczna, jest na fali wznoszącej, tak? Pomimo tego, że jest wiele firm, które są z tej branży, to my wiemy jedno, że poprzez to, że ten rynek kosmetyczny jest ogromny, tak? To są miliardy złotych, które generują obrót, to my w tym wszystkim znajdujemy swoje miejsce. Czyli firma Tiandę potrafi znaleźć swoje miejsce właśnie w takiej branży. To jest bardzo istotne, dlatego że trafiamy w potrzeby człowieka, tak? Oferujemy produkty codziennego użytku, czyli produkty pierwszej potrzeby, tak? Z jednej strony do pielęgnacji ciała, higiena, profilaktyka zdrowotna, tak? A także produkty, które wpisują się w trend ekologii oraz suplementacji, czyli żywności funkcjonalnej. Na dzień dzisiejszy to jest blisko 700 produktów, a firma, która działa już od roku 2007, gdzie siedzibą jest Barnaul, gdzie z wieloma z Was mieliśmy okazję być w zeszłym roku na wyjeździe, gdzie właściciele pokazali nam tereny ekologiczne, z których pozyskiwane są nasze produkty czy surowce do naszych produktów. To wszystko jest połączone, tak? Z jednej strony są to naturalne produkty kosmetyczne, ale z drugiej strony jest to wysoka jakość w połączeniu z najnowszymi rozwiązaniami, czyli nanotechnologia, tak? Co dalej? Słuchajcie, firma Tiandę oferuje kosmetyki według receptur starożytnych z Dalekiego Wschodu, między innymi. Stamtąd mamy właśnie nasze typy produktów. Tak to właśnie działa. A ojczyzną są oczywiście Chiny, czyli kraj kontrastów. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy ten postęp technologiczny, a z drugiej strony właśnie ten spokój, tak? Ta harmonia, te tradycje. I to wszystko w połączeniu daje nam niesamowite efekty. Szeroki zestaw komponentów. Słuchajcie, po ostatnim szkoleniu w odcinku, gdzie Maria Mularczyk pokazała nam, jakie mamy ważne, aktywne składniki w naszych produktach, jaka to jest koncentracja, jakie to jest stężenie, gdzie to jest fenomenalne, co jest fenomenalne, że jeżeli cokolwiek na świecie zostaje ogłoszone, że dany składnik w danych produktach zrobi furorę, to właśnie nasza firma już pracuje nad wprowadzeniem tego składnika do naszych produktów i tak było z produktami z mocną ślimaka. My już mamy produkty od kilku lat, a w tej chwili widzicie reklamy firm, które produkują produkty z mocną ślimaka, czy na przykład produkty z węgla aktywnego, gdzie my już mamy wykorzystanie tego węgla w naszych produktach, co mi się bardzo podoba, bo jak wiecie, ja wywodzę się z węgla. Handel węglem był przez prawie 20 lat i w tej chwili handlujemy znowu produktami z węgla aktywnego. To jest nieprawdopodobne. A na wagony sprzedajemy nie węgiel, tylko podpaski między innymi, bo są tak dobre i tak produkt sam się broni w ten sposób. Słuchajcie, oprócz tych składników, co jest ważne, że działamy w takich obszarach jak pielęgnacja, profilaktyka zdrowotna, higiena osobista, wellness, spa oraz ekologia.
A na czym polega i czym wyróżnia się sposób współpracy z nami? To znaczy, jest tradycyjna forma dokonywania zakupów. Oczywiście każdy z nas może iść do marketu, do sklepu, który jest na rogu ulicy, dokona zadania, dokona zakupu i co się stanie? Wyda pieniądze, kupi produkt i czy coś do niego wróci z powrotem? No raczej nie. Tak? Jest jakaś promocja określona, kupuje ktoś po cenie zaniżonej, myśli, że zrobił super deala. Pytanie, jak, czy to jest na 100% wszystko ok, czy jakby poznał nowoczesne metody dokonywania zakupów, współczesne metody, tak, które nie dość do tego, że spowodują, że rozwiąże sobie dany problem, to jeszcze dokona w super cenie zakupów, być może po czasie dostanie tak duży zwrot, że będą to zakupy, które będą go kosztowały 0 zł. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe, słuchajcie, tylko że trzeba poznać metodykę dokonywania zakupów, gdzie do produktu, który ma cechy konkretne, ma jakość produktu, ma działanie konkretne zadane, to do tej ceny jeszcze doliczony jest punkt, czyli to dla nas było zawsze znane, jak pamiętacie, punkty payback się zbierało, czyli tankując paliwo zostają naliczone nam punkty i za te punkty możemy wybrać jakieś nagrody, czy na przykład uzyskać kawę za darmo, czy hot doga, tak? Ale czy o to nam chodzi? Czy w firmie Tiandę o to chodziło, żeby zbierać punkty i odbierać hot dogi czy kawę? No nie. Myślę, że idea jest dosyć większa, bardziej szersza. Z jednej strony dokonujemy zakupów w marce Tiandę, czyli marka, która skupia wokół pod jedną marką kilkaset produktów, które działają w kilku obszarach, tak powiedzieliśmy, tak? I jeżeli będziemy dokonywać systematycznie tych zakupów, to za nasze zakupy otrzymujemy wartości punktowe, czyli oprócz tego, że kupujemy jako klubowicze w dobrej cenie nasze produkty, to jeszcze firma przypisuje nam wartości punktowe. I po co są te wartości punktowe? Pytania są często z wielu stron, po co zbierać te punkty? No, a mianowicie nie dlatego, żeby mieć hot doga za darmo czy kawę, tylko żeby co miesiąc uzyskiwać bardzo duże zniżki na zakupy naszych produktów, bądź uzyskiwać bardzo ciekawe wynagrodzenia. Z jakiego tytułu? Z tytułu lojalnych zakupów i z tytułu rekomendacji metodyki robienia naszych zakupów, czyli za punkty otrzymujemy wynagrodzenia. Dokonując i polecając zakupy w Tiandę z grupą osób, czyli dzieląc się tą informacją, za te same zakupy nasze i za zakupy naszych znajomych, uzyskujemy dużo większą ilość naliczonych punktów. A dlaczego to są punkty, a nie inna forma? Dlatego, że działamy w 32 krajach i w każdych różnych krajach są różne waluty. I żeby firma miała jeden przelicznik, to przyjęła plus minus 1,1 euro, co oznacza, że łatwo idzie przeliczyć, przeanalizować, ile nasze zakupy, czyli obrót towarowy, możemy przeliczyć na obrót punktowy. Co się dzieje wtedy? Im więcej uzbieramy punktów za nasze zakupy i za zakupy naszych znajomych, to wszystko jest kumulowane i jest pewien plan wynagrodzeń, który pokazuje nam, ile w danym miesiącu możemy uzyskać finansowej nagrody. Dokonując zakupu z marką Tiandę jako konsultanci, czyli jako VIP klienci, otrzymujemy punkty za te zakupy, ale jakby nasz zespół także może realizować takie same zakupy i te wszystkie punkty są nam jakby naliczane. Oczywiście możemy korzystać z wygodnego startu, jest to tak zwana prezentacja, która polega na tym, promocja, która polega na tym, że już za pierwsze zakupy za wysokości 50 punktów są nowe, dla nowych osób nagrody finansowe i w zależności od tego, czy to będzie 50 punktów, czy 100, czy 150, są różnego rodzaju kwoty, jeżeli chodzi o wartości nagród. Do tego bierzemy udział w losowaniu. Słuchajcie, co miesiąc kilkadziesiąt iPhone'ów jest losowanych oraz taki magiczny sprzęt, takie okulary, nie wiem, czy tutaj widzicie. Nie wiem, czy już ktoś z Was je testował. Wiem, że liderzy już je odebrali. Ja tutaj pokażę, jak wygląda to pudełko. Jest to takie okulary. Każdy z Was je może wygrać. Słuchajcie, za zakupy za 50 punktów nabierają Wam się bony. Jest to gadżecik, który naprawdę jest perfekcyjnie wykonany, tak? Ma tutaj taki specjalny wyświetlacz, gdzie jak włączymy, leci 15 minut muzyczka super nastrojowa. Oczywiście każdy może sobie wgrać swoją. Nakładamy te okulary oczywiście na oczy i masują. Tutaj jest masaż, słuchajcie,
Teraz tylko wyłączę. Mamy kilka masaży w tym jednym urządzeniu. Mamy masaż, słuchajcie, w instrukcji pisze, masaż pneumatyczny, który działa na specjalnie punkty akupresyjne w okolicy oczu i skroni. Potem mamy masaż wibracyjny, który działa na specjalnie punkty akupresyjne też w okolicach oczu i skroni. I mamy masaż na podczerwień, czyli termiczny, czyli rozgrzewa i wspomaga mikrokrążenie. Słuchajcie, myślałem, że będzie to taki delikatny gadżecik. Jestem pod pełnym wrażeniem. Nie wiem, czy ktoś już z Was go testował, czy ma te same zdanie. Pisze Monia, że testowała, jest super, a jakie realistyczne są później sny. A super, a nie masz tam wyświetlanych filmików, Monika, w Twoim? Tylko masz muzykę? Olga pisze, Asia dziś była w siódmym niebie, jaki używała. No dokładnie tak, słuchajcie, to jest niesamowity produkt, tak? Coś tam ktoś widział, tak? Okej. Słuchajcie, uważam, że może nie jest to najtańszy produkt, ale jest to godny, bardzo dobrze wykonany. A ja uwielbiam gadżety. Jak zobaczyłem ten produkt, jak go już przetestowałem, to powiem Wam jedno, że dzisiaj była na spotkaniu osoba, która jest bardzo wymagająca, biznesmen, któremu daliśmy na chwileczkę na przetestowanie. Też się na pewno potwierdzi. I ten człowiek powiedział: wow, dla takich produktów naprawdę warto zainteresować się tą marką, bo widzi, że ta jakość jest perfekcyjna. Na różne osoby różne rzeczy zadziałają, a wiemy o tym, że te cudo może nam wiele pomóc, czy może pomóc w gabinetach, czy to terapeutycznych, czy kosmetycznych, jako uzupełnienie zabiegów. Słuchajcie, zwróćcie na to uwagę. To, że ktoś ma ten gadżet dla siebie, dla domu i będzie pokazywał komuś ten szybki zabieg w 15 minut, powoduje to, że ten ktoś nabiera ponownie do nas przekonania do firmy, że produkty kolejne, które firma Tiandem wprowadza, naprawdę świetnie działają. Monika pisze, że 5 minut rozmowy z Mirkiem mnie nawróciło na ten gadżet. Tak, dokładnie tak, bo Monia, jak zobaczyła posta mojego, zadała pytanie, czy na pewno to jest ściema, tak, że fajnie robisz fotki. Słuchajcie, tutaj nie ma ściemy. Tutaj po prostu to jest niesamowite. Tutaj jadąc na szkolenie do Poronina, Patti przetestowała dopiero właśnie wtedy, bo dopiero przychodzą do domu ten gadżet i ona mówi, no to jest odlew, to jest, słuchajcie, 15 minut, kiedy zasypiacie w ciągu chwili, jeżeli tylko chcecie, tak? I co jest najważniejsze, jeżeli ta muzyczka Wam nie pasuje, możecie wgrać swoją ulubioną muzyczkę, przy której się odprężacie. A jak wiecie, w biznesie jest powiedziane tak, 15 minut podaruj sobie luksusu, podaruj sobie czas tylko i wyłącznie dla siebie. Odłącz się od telefonów, od Facebooka, od Instagrama, bądź tylko ze sobą. I ten produkt spowoduje to, że właśnie poczujecie się tak, jak wy chcecie, tak? Przy odpowiednich rytmach muzyki, tak? Słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o te gadżety. I co jest najważniejsze, że my mamy losowanie tych gadżetów, czyli każdy z Was, jeśli nawet nie ma wykazanego budżetu w danym miesiącu, być może będzie tym szczęśliwym posiadaczem dzięki temu, że wygra właśnie w losowaniu naszych gadżetów, tak? Oczywiście mamy też stabilną sprzedaż, możemy zbierać punkty zaliczeniowe. Dlaczego dzisiaj mówię o punktach zaliczeniowych? Bo firma co chwilę organizuje nowe wyjazdy i my możemy zbierać punkty zaliczeniowe, za które możecie wybierać sami produkty, które chcecie, ale możecie te punkty przeznaczyć na wyjazdy. Za 1000 punktów jest 100 euro zniżki, za 2000 punktów uzbieranych zaliczeniowych mamy 200 euro zniżki, a za 3000 punktów uzbieranych mamy aż 300 euro zniżki na wyjazdy, które organizuje firma, tak? Co dalej? Słuchajcie, widzę, że na czacie piszecie, ja się już teraz tak nie skupiam na tym czacie, co piszecie, bo chcę przejść dalej, a mianowicie do tego, że ten plan wynagrodzeń, po co zbieramy te punkty? No jest jeden, jedyny plan dla wszystkich, ten sam, ale jest to marketing wielopoziomowy, co oznacza, że na różnych poziomach wiele osób może co miesiąc uzyskiwać naprawdę ciekawe wynagrodzenia. Jeżeli na przykład osoby, z którymi prowadzicie rozmowy, przedsiębiorcze, patrzą tylko na marżę, tak? Patrzą tylko na upusty hurtowe, bo chcą mieć hurtownie, chcą robić duże obroty, to dla nich to jest aż za dużo, aż nie do wyobrażenia, że ja mówię, macie możliwość uzyskania bardzo atrakcyjnych upustów hurtowych, jeżeli podejmiecie współpracę i będziecie franczyzobiorcą, czyli będziecie prowadzić hurtownię, to macie dodatkowe upusty. Oprócz tego macie zagwarantowany narzut aż plus 54%, czyli do ceny zakupowej w cenach konsultanta dodajemy 54% narzutu i to jest Wasz zysk.
I jeszcze macie prowizję za punkty. Ten ktoś mówi, ale dobra, już nie gadajmy o tych punktach. Ja mówię, okej, ale proszę mi podpisać oświadczenie, że za 7000 punktów należy się wtedy 4851 zł i ktoś z tego rezygnuje. Ja chętnie podam swoje konto czy konto osoby, która przyprowadziła tą osobę. I w momencie, kiedy tak mówimy, to te osoby mówią, ale zaraz, zaraz, tobie to jednak interesuje, słuchajcie. Czyli te punkty na początku ja wiem, że jeżeli jest 100 punktów obrotu miesięcznie, to jest 5% prowizji, to jest tylko 11 zł. To jest tylko 11 zł. Ale to jest dodatkowy pieniądz, który normalnie w tradycyjnej formie nie ma racji bytu. Szanujmy to, że firma wprowadziła mega rozwiązania, które są dla wszystkich takie same. Tylko trzeba wiedzieć, jak wykorzystać wszystkie formy, które są dostępne w naszej firmie. I my jesteśmy od tego, aby właśnie te rzeczy przeanalizować. No, samodzielność. Słuchajcie, my i nasi ludzie w tym biznesie na każdym poziomie inaczej pracujemy. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że na samym początku my sobie bardziej używamy, testujemy te produkty, nabieramy przekonania do tych produktów, czasami opowiadamy o tych wspaniałych działaniach naszych produktów, ale tak naprawdę ten poziom finansowy jeszcze nie jest tak wielki. I chodzi o to, żeby wzbudzić i spowodować, żebyście pomarzyli, żebyście pomyśleli, że na przykład macie jakąś swoją osobistą świadomość do tego, że chcecie coś za kilka lat zmienić. Dajmy sobie 3-5 lat. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zaplanować na kolejne kilka lat swoją wizję, co i jak by się miało zmienić w naszym życiu, jeżeli dostosujemy się do pewnych zasad, które gwarantuje nam firma. Być może ktoś z Was marzy o domu i chciałby ten dom, słuchajcie, to jest realne, bo można wziąć na kredyt, a z dochodu pasywnego, który jest tjandem, można opłacać raty, tak? To nie musi być dom za 20-30 lat postawiony, tylko Wy go możecie już teraz zaplanować. To jest wszystko w naszej głowie. Jeżeli chcemy to zrobić, to zrobimy, bo będziemy wiedzieli, co zrobić, a z firmą tjandem jest to możliwe. Jeżeli chcecie mieć swój zespół liderski, to musicie skupić się na budowie struktury, na typologii osobowości. My teraz często prowadzimy takie warsztaty, gdzie pokazujemy Wam, jak łatwiej poznać różnego rodzaju osobowości po to, aby zbudować i zbliżyć się w połączeniu swojego zespołu, tak? Po trzecie, podróże. Słuchajcie, być może ktoś z Was chciałby podróżować 3, 4, 5 razy do roku i właśnie teraz, niedawno, jak ogłosiliśmy Chorwację, dla niektórych osób już jest taki pierwszy moment zawahania, jak to wrzesień, nie wakacje, jak ja mam jechać na kolejne wakacje, czy to jest nierealne, ja już mam wszystko zaplanowane. A co z dziećmi? Słuchajcie, to jest tylko 5 dni wolnego, bo to jest od piątku do soboty, tak? Mamy tylko 5 dni roboczych, ale jeżeli teraz już wiecie o tym, że możecie zaplanować coś takiego, to będzie to wyjazd życia. Za chwileczkę o tym się dowiecie, co trzeba zrobić, ale być może te podróże, kiedy macie możliwość wjechania na statek, potem do Chin, potem właśnie do Chorwacji, czy wcześniej do Chorwacji, potem do Chin i na różne wyjazdy szkoleniowe. Podróżujmy, łączmy się i bawmy się, bo to jest bardzo istotne. I oczywiście sukces. Słuchajcie, dla wielu osób zbyt szybkie dojście do określonych kwot, wynagrodzeń, czy do osiągalnych takich scenicznych, spektakularnych sukcesów może być za szybko, tak? Osoby, które nie są mentalnie przygotowane na taki moment. Także może to być moment, który jest potrzebny, a to, abyście przygotowali te osoby do tego, że coś się zmieni w ich życiu. Będą osobami coraz bardziej rozpoznawalnymi w danym otoczeniu, tak? Z tym sobie też trzeba umieć poradzić. Ja Wam tylko proszę jedno, bądźcie skromni zawsze, bądźcie skromni. To, ile Wy zarabiacie, czy to, co się będzie działo, to jest jedno, ale jeżeli ludzie z drugiej strony zobaczą, że nie zmieniacie się wy, że wy jesteście dalej normalnymi osobami, w sensie takimi, które potrafią porozmawiać dalej z osobami, które na ten moment mają jakieś problemy i potraficie im wskazać drogę, kierunek działania, to jest większy was sukces. Nie sukces finansowy, tylko sukces dojrzałości w tym biznesie, która powoduje, że was cieszy to, że kolejne osoby odpalają, kolejne osoby się rozwijają w tym biznesie, tak? Bo kasa jest, oczywiście, że ona będzie, bo jakby nie było tej kasy, to by się tego też nie robiło, słuchajcie. To jest normalne, że po to angażujemy się przez pierwsze 2-3 lata, żeby osiągać konkretne wyniki finansowe. My może o tych wynikach finansowych nie do końca mówimy, bo myślimy, żeby się nie przechwalać, tak, żeby nie mówić.
ale uwierzcie mi na słowo, że tu jest konkretny pieniądz. Konkretny pieniądz, jak tylko będziecie chcieli, to go też osiągniecie i obejmiecie konkretne wyniki finansowe. Tylko trzeba być cierpliwym, trzeba wytrwać pewien moment, bo jeżeli ktoś mówi, a co to jest 1000 zł czy 2000, no co to jest 5000, tak? Ale jak to już jest kilkadziesiąt tysięcy na miesiąc, to już nie mówimy wtedy, co to jest, tylko to jest naprawdę konkretny pieniądz, który możecie dalej inwestować, który możecie rozwiązywać swoje problemy, bo na różnym, w różnym momencie współpracy są osoby, które zaczynają współpracować z Marką Tiandę. Niektórzy mają konkretne, bardzo duże tyły, że tak powiem, tak, które muszą sobie wyprostować, tak? I dzięki współpracy z tą marką to wszystko jest możliwe. Tylko trzeba chcieć, trzeba być cierpliwym i to się właśnie da zrobić. No, nowy początek dla takiego partnera, no z jednej strony, co on ma? No taki nowy partner nie ma nic do stracenia. Tutaj nie ma inwestycji w pakiety, tak, startowe. Ten brak zespołu oznacza, że ma mniejsze zarobki z tego systemu poleceń, z rekomendacji, tak? No bo zobaczcie, zaczynamy praktycznie od zera. Dajemy sobie czasookres od 3 miesięcy do roku. Ja zawsze zadaję pytanie na spotkaniach, załóżmy, że pójdziemy według konkretnej strategii, dajemy sobie rok czasu. Co jesteś w stanie dać od siebie? Jak się jesteś w stanie zaangażować? Czego jesteś w stanie się nauczyć? Jak jesteś gotowy i otwarty na pewne nawyki, na zmianę pewnych nawyków, aby przetrwać i iść dalej do celu. I słuchajcie, czasami osoby mówią, no tak, ja bym chciał pracować na etacie, a tutaj dodatkowo 2 godziny w tygodniu poświęciłbym dla firmy Tiandę i chciałbym za te 2 godziny tygodniowo, no 5000 miesięcznie. No słuchajcie, tutaj nie ma czary mary, tak? Jeżeli świadomie chcecie zrobić, jeżeli pracujecie 8 godzin, zarabiacie 3000, to jak chcecie za 2 godziny tygodniowo, czy tam nawet dziennie zarobić od razu 5000? Na samym początku niestety ten czas jest potrzebny, to wasze zaangażowanie jest bardzo potrzebne, ale możemy zastosować tak zwaną dźwignię czasową, czyli zaprosić do współpracy kolejne osoby, które usamodzielnimy w działaniu. I co oznacza? Że wasz czas to będą 2 godziny, ale w sumie tak, jakbyście pracowali kilkadziesiąt godzin tygodniowo i to się przekłada na niesamowite wyniki, tak? To już mamy udowodnione i sprawdzone nie tylko u nas, także u kolejnych naszych, tak, naszych liderów. Co jest ważne, że w pewnym momencie, jeżeli to jest ta linia prosta, to jest etat, tak? Ten etat jest na poziomie 3-4 tysięcy w zależności od różnych lokalizacji w Polsce, ale on jest stały. On może skoczyć, no ile? Premia 300-500 zł, tak? Może skoczyć o 15 tysięcy? 3 tysięcy? No raczej nie, raczej nie. I teraz jeżeli możemy sobie na to pozwolić, że mamy taką pracę zawodową, że równocześnie z nią budujemy swój zespół marzeń, budujemy swój obrót towarowy. Na początku my sami testujemy produkty, potem zapraszamy zespół ludzi, no to w odpowiednim czasie przychodzą takie premie, że wypłata wasza jest dalej na poziomie 3000, a premia jest 15 tysięcy. I co wtedy robicie? Jak 3-krotnie zwiększy się wpływy z tytułu premii, to wtedy możecie myśleć o rezygnacji z pracy, nie wcześniej. Dlatego, że nie chciałbym namawiać was do tego, że rezygnujecie ze swojej wymarzonej pracy, tak, w której jesteście i nie chciałbym was do tego namawiać, że macie tu i teraz zrezygnować. No są osoby w naszej firmie, które jak już 4. raz wybierały się na wyjazd firmowy w danym roku i szefostwo mówiło, że sorry, nie dostaniesz urlopu, nie dostaniesz chorobowego i tak dalej, no to te osoby podjęły decyzję, że to jest ten moment widocznie, żeby zrezygnować z pracy na etacie i ta osoba w tej chwili jest bardzo wysokim dyrektorem, która ma zespół, ma swoją hurtownię i tak dalej i jest wolnym człowiekiem, z marzeniami, która ma określone cele, określone założenia, które, uwaga, wszystkie realizuje, co jest najważniejsze, tak? Już niebawem odbierze samochód, to jest kolejny ważny moment, bo ta osoba, co zaplanuje, to ma. I co dalej, słuchajcie, co dalej? Ważne jest, że to wszystko jest do zaplanowania, tylko każdy lider, osoba, która prowadzi swoje zespoły, każdy z nich ma swoją strategię działania. I teraz możemy rekrutować, rejestrować nowego partnera biznesowego w naszej pierwszej linii tylko, tak? Tylko pytanie, ile jesteśmy osób w stanie ogarnąć, obsłużyć i prawidłowo poświęcić tyle czasu dla nich wszystkich.
Czy nie lepiej byłoby oprócz tego, że w pierwszej linii rejestrujemy osoby, czy nie lepiej spowodować i wybrać taką możliwość, żeby popracować z kilkoma osobami jakby w głąb? Bo zobaczcie, żeby 3000 punktów zrealizować, no to wystarczą 30 osób w pierwszej linii, które zrobią po 100 punktów, tak? Wpisujemy, rejestrujemy 30 osób, one robią po 100 punktów, zrobią po 100 punktów, mają 5% prowizji, tak? Co my z tego mamy? Jeżeli my mamy 100 punktów, ale razem mamy 3000 punktów, to my, uwaga, skaczymy od razu z 5% aż na 23%, słuchajcie, tak? Tutaj mamy 23%, dlaczego? Dlatego, że myśmy zrobili 3000 punktów, tak? O, mamy 23% my, a nasze osoby mają 5%, czyli 23 minus 5 daje nam 18%. I mnożymy 3000 punktów razy 18%, czyli nasza premia za dany miesiąc z grupy naszej, z zespołu naszego, to jest 1247 zł, gdzie jeszcze nasze 100 punktów mnożymy razy 23%, daje to nam 53 zł, czyli razem nasz pierwszy dochód w pierwszym miesiącu przy 30-osobowym zespole, którzy robią zakupy za 100 punktów, a uważam, to jest nie strategiczne za 100 punktów, tylko lepiej robić więcej. Kto napisze, ile najlepiej strategicznie robić? 150, dokładnie tak. 150 punktów, bo wtedy korzystamy z wszystkich możliwych promocji, wyjazdów i tak dalej. Ale widzicie prostotę, co tu się dzieje, tak? 150 punktów, ja tutaj przy 100 pokazałem, co się dzieje. Jeżeli zrobią 150 punktów, nam się coś zmieni w wyniku? 30 osób razy, uwaga, to nie będzie 3000 punktów, bo będzie 30 osób nie razy 100, tylko razy 150, tak? Będzie dużo więcej punktów, tak? Patrzcie, ten sam zespół, nie mam tutaj kalkulatora, nie będę teraz szybko liczył, ale ten sam zespół 30 osób zrobi dużo większy obrót punktowy, tak? Słuchajcie, co dalej? Co dalej? Ważne jest, żeby tą strategię pracy z ludźmi mieć określoną, czyli mieć jak najwięcej samodzielnych ludzi w naszym zespole. Twój zespół składa się z wielu zespołów. U nas to już jest kilka tysięcy ludzi, tak? Kilka tysięcy ludzi. O, widzicie, szybko policzyliście to, że 4,5 tysiąca to wiem, tylko żeby premię szybko wyliczyć, 4,5 tysiąca to jest strategicznie czy nie? Co byśmy zrobili, jeżeli byśmy widzieli, że jest 4,5, może się do tego jeszcze odniosę. Jeżeli wiemy, że mamy zespół, który robi 4,5 tysiąca, to oczywiście, że celujemy na 5 tysięcy punktów, czyli staramy się zrobić obrót osobisty na 500 punktów i wtedy mamy 5 tysięcy punktów, a za 5 tysięcy punktów, jak jesteście dzisiaj tak aktywni, to napiszcie, ile jest procent. Tam było to, jeszcze wrócę do tego slajdu, za 3 tysiące punktów było 23%. Kolejną kwalifikacją jest 5 tysięcy punktów i brawo, Grażynko, 27%. 27% minus ile wtedy robimy, słuchajcie, jeżeli oni robią po 150 punktów? To minus ile tutaj odejmujemy? Napiszcie. Czyli my mamy 27%, a pozostali, którzy robią po 150 punktów, ile mają procent? Dalej 5, słuchajcie, czyż nie jest to piękne? Dalej 5, czyli już mamy, my mamy 27, oni mają 25, tak? To mamy ile? Nie 18, a? Teraz będziecie wiedzieć, skąd się bierze ta prowizja, jak to wygląda. Dokładnie, 22. I w tym momencie, jeżeli pomnożycie 3000, Bożenko, szybko liczysz tam, 3000 punktów razy 22% razy 2,31, to ile nam daje? To jest stały przelicznik. Ilość punktów, przepraszam, nie 3, tylko będzie 5000 punktów, tak? 5000 punktów razy, 4,5 tysiąca punktów razy 22% i razy 2,31, tak musi być. 4,5 tysiąca razy 22% i razy 2,31. Jaka to jest kwota? Bożenka liczy, tak? Ktoś tam jeszcze liczy. 2286. Popatrzcie. Zobaczcie, co się wydarzyło teraz. Macie 30 osób w zespole, które robią albo po 100 punktów, macie 1247. Przy tych samych osobach, które jednak będą mieć udział w stabilnej sprzedaży, czyli 150 punktów, macie 5000 punktów, dokładnie 4500 razy prowizja, czyli 27% minus ich prowizja 5, czyli dokładnie razy 22 i macie 2286 zł, plus oczywiście swój obrót osobisty, to macie 2000
tam prawie 300, tak? 2300, zbliżamy się do slajdu, który pokazywałem na etacie, tak? To jest tylko 3000 punktów. Słuchajcie, a jak ktoś robi 7, 10, 11 tysięcy, wiecie, co tu się dzieje? Jakie to są pieniądze? Dlatego nie bójmy się mówić, że są, bo są tutaj pieniądze, naprawdę są. Co dalej? Czyli jesteśmy teraz na temacie usamodzielnienia swoich grup, swoich liderów, tak? To jest najważniejsze, żeby wasz zespół był samodzielny. Czyli strategia najlepszych to jest tak: A, budowanie szerokości, bo to jest też ważne, czyli na 30 osobach możecie zrobić 2300 zł, tak, miesięcznie. A druga strona medalu to B, czyli praca z zespołem w głąb. Wybierzcie, czy one się same pojawią, wy nie musicie nic wybierać. Liderzy sami się znajdują, lider sam poczuje tutaj bluesa. On tylko musi mieć narzędzia do wykorzystywania i tak właśnie działa to wszystko. Czyli pierwszy etap to jest inwestuj w siebie, czyli swój czas, swoją energię, czasami swoje pieniądze na przejazdy, na targi, na stoiska. Nie bój się inwestycji takich, bo twój czas i twoja energia przełoży się na rewelacyjne wyniki. Po drugie, nawiązywać relacje, to jest ważne, czyli pozyskuj klienta czy konsultanta z jednej strony na spotkaniach, na eventach, na różnego rodzaju pokazach domowych, ale jak już go pozyskasz, to nawiązuj z nim relacje, tak? Nie mów tylko monotonnie o produktach Tiandę, tylko nawiąz z nim relacje. Stwórzcie fajne idee, fajne pomysły, fajne marzenia, ustawcie sobie cele, tak? Jeżeli to są targi, festyny, szkolenia, okej, ale macie 72 godziny na działanie. To jest też wielka zasada. Jeżeli macie kontakt, to nie odkładajcie na za tydzień, bo nie macie czasu. Ja znam też takie osoby, które mają mega dużo wizytówek po targach, po różnego rodzaju szkoleniach, ale co z tego, że mają? Tutaj firma nie płaci za to, że ja mam wizytówki. Tutaj firma płaci za działanie, firma płaci za efekty. Jeżeli macie takie materiały i nie potraficie jakby zbudować z nich relacji z klientem, to zastanówcie się, na którym etapie pękło coś, tak? To poszukajcie zespołu osób, które będą się potem kontaktowały z tymi osobami, bo jak pozyskałeś, to jest jedno, ale zainspirowałeś, czyli dałeś siebie energię, wiedzę i tak dalej, a niestety dalej to nie wyszło. Czyli brak kontynuacji powoduje brak kontaktu z taką osobą, a wy uwierzcie mi, mamy wiele przypadków, że ktoś kiedyś gdzieś miał ten produkt, ale nie skontaktował się z daną osobą, ta osoba nie była w nim w kontakcie i niestety to wszystko upadło, tak? Relacja z osobą, czyli kontakt, doradztwo, pomoc, prowadzenie to jest bardzo, bardzo ważne. Ważne jest i mamy dwie opcje, że mamy zarejestrowanych, gotowych do działania ludzi, to jest bardzo ważne i my mamy pokazać, jakie mamy narzędzia, jak to działa i mamy uczyć te osoby, które będą chciały działać tak jak my. Czyli dzisiaj tutaj padło słowo duplikacja, tak? Nadszedł czas na edukację. I jeżeli my wiemy, jak wyedukować te osoby, to nie będziemy mieli problemu z tym, aby szukać takich partnerów do naszego biznesu, bo oni sami się znają. Te osoby po prostu, jak poznają was, poznają wasze możliwości, jakimi dysponujecie informacjami i narzędziami, oni sami do was zapukają. Daję wam gwarancję. Oni obserwują was na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, tak? Od tego, jak wy tam się prezentujecie i jak wy przekazujecie informacje, zależy to, czy ten ktoś do was trafi, czy będzie chciał z wami podjąć współpracę. I tego wam życzę, abyście mogli pokazać, kim jesteście, z jaką firmą współpracujecie, na jakim etapie jesteście i jak to działa. Po prostu wiem o tym, że to wszystko zadziała, bo my mamy mnóstwo przykładów po 7 latach, że są osoby, które nas obserwowały. W momencie, kiedy zbiłem wagę o kilkanaście kilogramów, nagle osoby, które nie lajkowały rzeczy, nagle mówią: ty co ty robisz? Co ty masz za produkty? Coś ty zrobił. Czyli obserwują jednak. Może i nie lajkują wam, niektórych osobom różnych rzeczy, ale te osoby są obserwatorami i z tego otoczenia do naszego biznesu kolejne osoby trafią, bo prędzej czy później, jeżeli wyjdziecie od takiej osoby i ta osoba mówi: nie mam czasu, nie chcę się tym zajmować, to jak nie my, to prędzej czy później ktoś inny i tak dojdzie do tych osób i one wtedy sobie przypomną: aha, przecież oni mi to pokazywali, ja o tych produktach gdzieś słyszałem, bo naszą ideą jest, żeby w niedługim okresie czasu kilka milionów społeczeństwa poznało markę Tiandę i tego wam życzę, żebyście zrobili piękny serwis sprzedażowy i obsługowy.
A nad tym wszystkim będziemy pracować już niebawem, już w szaflarach. Słuchajcie, dowiecie się o naszych wszystkich pomysłach, strategiach. Zaprosiliśmy gościa specjalnego, Marię Mularczyk, która będzie prowadziła dla Was specjalne warsztaty. Tego jeszcze nie przeżyliście, to będą warsztaty dedykowane do tego, żebyśmy potrafili zrobić wywiad z klientem, którego celem jest przygotowanie go na wybrane produkty dopasowane do jego cery, czy to problematycznej, czy innej. My wiemy już, jak to wszystko zrobić i to będzie ważne. Oczywiście, co jest ważne, że ten wyjazd jest znowu trzydniowy, przygotowany dla tych, którzy mogą. Ja zdaję sobie sprawę, że są osoby w naszym gronie, które pracują zawodowo, niestety nie mogą być w piątek. Dlaczego namawiam te osoby, które jednak mogą być już od piątku? Dlatego, że planujemy wyprawę w delikatny szlak, gdzie będzie też praca jakby w relacjach, będą pomysły, to też są ćwiczenia, też są zajęcia, spacer szlakiem Doliny Białego oraz zwiedzanie Zakopanego, no podjedziemy pod skocznia Adama Małysza, bo wiele osób mi mówiło często tak, że no są w szaflarach, są w naszym szkoleniu, ale nie mają czasu pozwiedzać. Pogoda, jak wiecie, będzie zaplanowana, będzie przepiękna, będą przepiękne zdjęcia, będzie super czas na to, żeby porozmawiać, jak ja to mówię, w kuluarach na łonie natury. To jest bardzo, bardzo ważny moment, żeby tam być dla tych, którzy oczywiście mogą. Jeżeli nie możecie, no oczywiście ominie Was kwaśnica, chleby ze smalcem czy łosypki tam w karczmie, na miejscu, na szlaku, ale to nic, bo wieczorem, słuchajcie, szykujemy dla Was wielkie grillowanie przy muzyce oczywiście, gdzie będzie już ten czas na to, żeby zintegrować się delikatnie, zaznaczam, w piątek, dlatego że w sobotę czeka nas moc wiadomości bardzo ciekawych, które przygotuje dla Was specjalny gość, między innymi Maria Mularczyk oraz my, czyli ja z Patty, gdzie wprowadzimy Was doświadczone, sprawdzone strategie działania, gdzie przygotujemy strategię do nowej promocji, która będzie ruszona już za kilka dni, która spowoduje, słuchajcie, że Wasze zespoły będą wzrastały. Będą wzrastały, bo dzięki właścicielom, którzy są otwarci na nasze propozycje, po woli stworzymy kolejne zespoły marzeń u Was, dlatego że będą to promocje dedykowane dla magistrów Tiandę, czy dla kolejnych osób, które będą mieć kolejne kwalifikacje, będą to dodatkowe możliwości dla Was. Także im szybciej ktoś będzie dyrektorem, tym lepiej, ale to wszystko przed nami. Oczywiście po dniach warsztatów w sobotę przygotujemy, jak zwykle, w naszym klubie nocnym z muzyką, z DJ-em zabawę. Tam się będziemy bawili. Na drugi dzień będą kolejne warsztaty. Słuchajcie, to nie będzie, że będzie koniec, tylko będą warsztaty typowe. W pierwszym dniu będą wykłady, na drugi dzień będą warsztaty, gdzie każdy z Was wyjedzie z informacjami bardzo praktycznymi, gdzie myślę, że pozwoli to Wam zdobędziecie umiejętność doboru produktów do danych cer i będziecie wiedzieli, co zaproponować. Uważam, że to będzie magia, to będzie coś, co nam teraz naprawdę brakowało i będziecie mogli to wszystko wprowadzić w życie. No i oczywiście na koniec zakończymy pobytem w gorącym potoku, w termalnych źródłach, gdzie wszyscy tam będziemy bardzo się dobrze czuli, będzie fajne podsumowanie, tak? Co jeszcze? No słuchajcie, szkolenie będzie oczywiście 12 do 14, dojazd do, jak zwykle, naszego ośrodka, który jest, no słuchajcie, w tym okresie, tak, w tym okresie właśnie już kwietniowym, ten ogród, który jest przepiękny, przecież ci, co byli, to wiedzą, o czym ja mówię, gdzie ta kawka na tarasie jest mile widziana, ta przerwa na to, aby właśnie był ten magiczne miejsce rewelacyjne i na to wszyscy czekają, żeby naładować swoje baterie, akumulatory po to, aby dalej działać mocno. No i słuchajcie, i właśnie ten temat, to muszę przejść do tej prezentacji. Już dzisiaj mogę ogłosić i już zbierać wstępne zainteresowanie, bo żeby całkowicie to wszystko spiąć, potrzebuję znać orientacyjną ilość. Termin już znacie. Wyjeżdżamy 13 września 2019 roku o godzinie 17 z Katowic autokarami ekskluzywnymi i wracamy w sobotę 21 z powrotem. Gdzie się wybieramy? Wybieramy się na wyjazd rodzinny nawet, tak? Wyjazd rekreacyjno-szkoleniowo-warsztatowy, gdzie
Dzisiaj po konsultacji już powtórnej z Marią Mlaczyk mogę potwierdzić, że będziemy robić dla Was warsztaty w te dni w Chorwacji, w takim ciepłym klimacie. Będą to warsztaty także na świeżym powietrzu, jak to nam na to pozwoli. To wszystko chciałbym teraz, wielkie zadanie dla liderów. Oczekuję od Was jutro informacji, jutro, pojutrze wstępnie, ile osób byłoby zainteresowanych takim wyjazdem, bo hotel zablokowałem. Przesunęliśmy grupę niemiecką, słuchajcie, bo ten termin to tam jest pełny sezon. Słuchajcie, to nie jest październik, jak było kiedyś. Tam będzie ciepło. Przy samym morzu, to jest hotel położony przy samym morzu. To nie, że idzie dochodzić, jesteśmy od razu przy samym morzu. Te osoby, które były w tym hotelu, wiedzą, o czym ja mówię. I chodzi o to, że to jest niesamowita sprawa, dlatego że po pierwsze jedziemy ekskluzywnymi autokarami z firmy Boma Tour. Oni z nami już jechali na wyjazd na statek w zeszłym roku, czyli tutaj mamy gwarancję jakości. Nie są to jakieś stare sprzęty, tylko naprawdę rewelacyjne, nowe, ekskluzywne autokary, albo 49 osób, albo 59, albo 70, w zależności od osób. Mamy to tak wszystko poukładane. Oczywiście osoby z Anglii, które by chciały od razu przylecieć, to właśnie mają sprawdzić Split. Tam też będą wtedy musieli się dostać do nas. I co dalej? Słuchajcie, no, Hotel Gradac. Hotel Gradac jest to, żeby Wam to wyjaśnić, dlaczego jest gwarancja pogody. Jest taki moment w Chorwacji, gdzie się dojeżdża do Makarskiej, jest taki najdłuższy tunel. I to jest różnica 2, 3, 4 stopni nawet, tak? I właśnie musimy przez ten tunel przejechać i tam zawsze jest gwarancja pogody. Jeszcze się nie zdarzyło. Jestem po konsultacji z Bożenką, naszą Sałapa, która jest organizatorem, także jeszcze się nie zdarzyło, żeby tam nie było ciepło, a dzisiaj jeszcze mi potwierdziła Bożenka, że ten miesiąc, ten wrzesień i 15, to tam jest taki główny sezon do 20, właśnie 5, czyli my się wpisujemy w ostatni jakby tydzień, ale głównego sezonu dla właśnie Makarskiej i tam właśnie mamy zagwarantowane i baseny, i jacuzzi, i właśnie dojście do plaży. Jak to było, słuchajcie, kiedyś? No mam tu kilka zdjęć. Oczywiście zaplanowana wycieczka jest na Kotor, najpiękniejsze miasto Czarnogóry. Słuchajcie, widzicie, jak tam jest bajecznie. Tam będziemy chcieli przewodnika zamówić, żeby jeszcze nam wszystko opisał i pokazał Budwę, Kotor, i oczywiście będziemy przejeżdżać przez Dubrownik. Też mamy w celu, jak wcześniej rano wyjedziemy, to ogarniemy wszystko. To będzie jeden dzień na taką mega wycieczkę, wyprawę. Na to się szykujcie. Co dalej? Słuchajcie, Kotor Kotorem, Dubrownik to też Wam pokazałem i w cenie, uwaga, tym razem nie dodatkowo płatne, tylko załatwiliśmy i wynegocjowaliśmy, bo to się cieszyło naprawdę mega wyprawą, czyli po takiej rzece Neretva, pierw będziemy pływać naszym statkiem dużym, potem przepływamy na właśnie takie małe łodzie, gdzie będziemy płynąć tą Neretvą na zbiór, na plantację mandarynek. I tam dostajecie swoje reklamówki i kto ile uzbiera, to jego. Słuchajcie, to wszystko przywozimy z powrotem, czyli będzie wyprawa na mandarynki. To będzie też praca zespołowa, będą konkursy i tak dalej. Także słuchajcie, to Was czeka, to będzie naprawdę taka wyprawa życia. Dla wielu z Was będzie to kolejna wyprawa życia, bo ja wiem, jak było wtedy, co się działo, dlatego to zaplanowałem i wynegocjowałem, że już w cenie, którą za chwileczkę Wam podam, mamy zagwarantowaną taką wyprawę. Mamy oczywiście opcję dodatkową dla osób, które będą chciały jeszcze skorzystać z Medjugorji, czyli z wyprawy do miejsc świętych. To też będziemy chcieli, żeby te osoby chciały i pojechały tam. I oczywiście ta wyprawa statkiem z Wybrzeża Makarskiego, jest tam nasz znany właściciel statku, gdzie cały statek i muzyka tylko dla nas gra. Tam są tańce u góry, słuchajcie, na tych rurkach. To wszystko się będzie działo. Tam będzie podsumowanie, tam będą certyfikaty z uczestnictwa, z warsztatów. To wszystko będzie właśnie wydawane na takim statku. Co dalej? Słuchajcie, no tak było kilka lat temu, jak byliśmy tam. Zobacz, tam się nie dało nie tańcować. Słuchajcie, tam cały czas była impreza. Po prostu ludzie mieli tyle energii i chciało się właśnie tak dziać. Dlatego to wszystko nas czeka, będzie ciepło, co jest najważniejsze. I to, czego nie mogę nie załatwić Wam, czyli skoki na głębokim morzu ze statku do morza, to też jest naszą atrakcją, naszym zwyczajem. To jest po prostu też magiczne, magiczne miejsce i tam właśnie też na to liczymy. Oczywiście imprezy w samym hotelu też będą różnego rodzaju zabawy, nie tylko, także to wszystko jest przemyślane. A to, z czego ja się też cieszę, że będziemy mogli właśnie w takich miejscach, z takimi widokami, właśnie z Marią i z Patty,
prowadzić dla Was warsztaty właśnie na łonie natury. To myślę też będzie takie inne, słuchajcie, takie niespotykane, nie tylko w salach, tylko właśnie chcielibyśmy wykorzystać tą możliwość, tam będzie naprawdę ciepło i wszyscy razem będziemy mogli właśnie w taki sposób prowadzić nasze spotkania. Dlatego zapraszamy Was na niezapomniany wyjazd, na niezapomniany czas spędzony razem z Wami, razem z nami na warsztaty, z nami, z Marią. Ktoś to może jeszcze zaplanować, niech planuje to. I teraz tak, jaka jest cena? Słuchajcie, nie mam tego spiętego ze szczegółami, bo nie mam ilości. Jakbym wiedział, że będzie określona ilość, to bym już powiedział co do grosika, ale wy wiecie, że mniej więcej mam to zawsze skalkulowane i z tymi wycieczkami już, tak? Z tymi wycieczkami to będzie kwota na pewno, myślę, poniżej 400 euro od osoby dorosłej z wyżywieniem, z wycieczkami, z przejazdem autokarem i z pobytem. Od piątku 13 wyjeżdżamy i w sobotę przyjeżdżamy już do Katowic, czyli to będzie te 7 czy 8 dni, ale chyba 6 noclegów. I słuchajcie, co jest ważne, osoby do 5 lat są gratis w ogóle, od 5 do 12 lat będą miały, mam nadzieję, negocjuję 50% zniżki, czyli dzieci mówię, powyżej 12 lat będą już traktowane normalnie jako dorosłe osoby. Także tutaj należy przemyśleć, przeanalizować, żeby się nie dało zwolnić dzieci, ale tutaj nie kombinować nic. Słuchajcie, w Polsce my idziemy do szkoły, do dyrekcji czy do nauczycielek wychowawczych, mówimy 5 dni, dzieci, tam jest Wi-Fi, tam każdy będzie mógł przeanalizować, odrobić swoje lekcje, a to, co się tam będzie działo, to naprawdę warto przeżyć. Dlatego zachęcam do tego, żeby to zaplanować, przeanalizować, ale tak mówię, od tego jest ważne dla mnie to, ta cena końcowa jest uzależniona od właśnie kosztów autokarów, od kosztów tych imprez, które są tam organizowane, ale plus minus powinno to być te 1600 chyba 50 zł, czy jakoś tak. Na ten moment już mogę taką kwotę orientacyjną powiedzieć. Jak Wam się to w ogóle podoba? Piszcie, jakie są Wasze odczucia, czy jest dużo chętnych już na ten moment. Jeżeli tu będzie minimum 80 osób, to organizujemy. Jeżeli będzie mniej, no to koszty by wzrosły, jeżeli chodzi o autokary, tak? Piszecie, już się wpisuje, już super, efekty, wow, świetnie, mega, super, super. To ja się bardzo cieszę, że słuchajcie, to jest też tak, że my nie robimy wizji, my wiemy, czego się spodziewamy i te osoby, może jeszcze mam prośbę do tych osób, które były, żeby też potwierdziły, że faktycznie to, co ja mówię, to ma miejsce, to się będzie działo. I słuchajcie, tak my stoimy, to jest dokładnie wyjście z hotelu. Się wychodzi, jest tylko ten chodnik. Tutaj hotel jest dosłownie jest tutaj, także to jest nad samym morzem. To nie, że wy widzicie z hotelu, z tarasu, gdzieś tam obiekt jest i jest dojście do morza. Po prostu wychodzicie i skaczecie do morza, tak? Cena jest dlatego tak atrakcyjna, że mamy tam już, jesteśmy, że tak powiem, grupą rozpoznawalną i dali nam specjalne ceny, tak? Mniej niż 400 euro. Może to będzie 395, słuchajcie. Ja będę to spinał, ale w cenie już mamy dwie wycieczki, tak? Czy można powiedzieć, bo to będzie wyprawa na mandarynki, będzie wyprawa tym statkiem wzdłuż Makarskiej, tak? I będzie wyprawa, transport już mamy zapłacony, wynegocjowany, a jeszcze tylko dojdzie tam na przykład obiad i tak dalej, no to tam kwestia 5 czy 10 euro na tą wycieczkę na cały dzień, to trzeba będzie doliczyć. Termin jest 13-21 września, dokładnie tak. I słuchajcie, no co więcej, no ja liczę, że no nie ma opcji, żeby się nie udało, bo po prostu z taką ekipą zwartą, zgraną, nie ma opcji, żebyśmy nie pojechali. Ja się już cieszę, że kolejny tydzień spędzimy, czyli wracamy do naszej opcji, bo wielu z nas, liderów, prosiło mnie o to, żebyśmy jednak wprowadzili te nasze wewnętrzne wyjazdy tygodniowe. Ostatnio 2 lata temu czy 3 były Włochy. Ja sobie wyobrażam, że oczywiście wszyscy będziemy w firmowych koszulkach. A, jeszcze słuchajcie, a propos koszulek. Wszyscy uczestnicy szafla tym razem do składania zamówień i tak dalej muszą dopisać rozmiar koszulki, gdzie kobiece koszulki będą slimowane, czyli dokładne rozmiary sobie podajcie, bo to miała być niespodzianka, ale niestety firma, która produkuje nam koszulki, musi mieć dokładnie rozmiary. Nie mogę sobie przyjąć tak, by były takie normalne, ogólne, byśmy wzięli ileś elek, ileś emek, ale bardzo ważne jest to, że te koszulki będą slimowane specjalnie dla nas, żeby były fajne, wiecie, w gatunku i fajne z wyglądu. Dlatego bardzo ważne, żebyście mogli podać od razu do składania. Aha, i to jest też ważne, żeby już liderzy wszyscy pozbierali informacyjnie, ile będzie osób, bo też jest to dla mnie istotne, żebym wiedział, ile tych koszulek zamówić. I mówimy teraz o szaflarach.
Na temat Chorwacji jeszcze będzie czas z koszulkami, ale także tak, bo we Włoszech, także w Chorwacji też będą koszulki firmowe po to, żebyśmy byli zauważalną grupą, bo my taką grupą zgraną jesteśmy i to jest najważniejsze. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś pytania. Jeżeli tak, to teraz możecie je zadać. Mamy już, słuchajcie, no 22:10, także zmieściłem się praktycznie w czasie. Co tu piszecie? Teraz dopiero czytam czat. Mule były super, też będą, Ewa, te wszystkie rzeczy będą, wino będzie, mule będą, to jest po prostu, tego nie może nie być, tak? Ok, dziękujecie, życzę spokojnej nocy, ja też Wam życzę spokojnej nocy, wielu z Was nie zaśnie po tych zdjęciach, po tych emocjach, będzie już kombinowało, jak to wszystko poukładać, ale to jest normalne, to jest normalne. Piszecie, jak z dziećmi powyżej 5 lat przetrwało? Co to znaczy tam? Nie wiem, coście chcieli. Susia pisze, że nie zaśnie do września. Dobre. Okej. Super. Słuchajcie, to w takim razie ja liczę na wasze szybkie reakcje na pozbieranie informacji wstępnych, bo tak mówię, ja zablokowałem, ja muszę wpłacić konkretną zaliczkę już teraz, niedawno, bo a czy już za niedługo. Dlaczego? Dlatego, że jest przesunięta grupa. Tak naprawdę o 1,5 tygodnia czy o 2 tygodnie, i nie jest to zbyt ciekawe dla właścicieli, ale to był tylko ten warunek, dlatego że Maria potem już jest w Irlandii i nie mogliśmy inaczej zrobić, dlatego ten termin, a tym bardziej dla nas ten sezon. Słuchajcie, my mamy tą lepszą wersję tego pobytu, bo jak już jechać, to też po to, żeby być na tej plaży, żeby się wykąpać, tak? Także to jest też bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, tyle z mojej strony, jeszcze raz do usłyszenia i do miłego zobaczenia. I w środę zapraszam na webinar, który prowadzi Patty, a już za tydzień o wszystkich naszych nowościach już z Marią rozmawialiśmy i poprowadzi Maria Molarczyk. Kolejny tydzień spotkanie o wszystkich nowościach, już pracuje nad opracowaniami, także będzie się działo, macie kolejną dawkę informacji, które będą na pewno Wam przydatne. Trzymcie się jeszcze raz i do usłyszenia.